Hej, witam was serdecznie, z tej strony Hallak, słuchajcie, to jest oczywiście Wiedźmin, a skoro jest to setny odcinek, no to kurczę, trzeba coś ciekawego zrobić. Po pierwsze, zlecenie wiedźmińskie zamierzam wykonać. O, kurde. A po drugie, jeżeli starczy czasu oczywiście, będziemy robić fabułę związaną z Jaskrem. Boże, szkórka wodna. No, złapiesz się? O, dobry Wiesiu. Dobra, gdzieś tutaj... Aha, latadło, czyli... Dobra. Czyli będzie na jakiejś górze. Kurczę, tu jeszcze jest jakaś jaskinka mała. I są... schody? Tu jest kolejne takie... Ciekawe, gdzie ja jestem? Co to jest za góra? Tutaj jeszcze wyżej można. No nieźle. Jest! Dziadostwo! Już widziałem. Tylko, że... nie bardzo mi się... No, nie przesadzaj, Wiesiu. Okej. Dobra. Co ja tu mam? Ulepszony grom. Dziabniemy. Nie. Orzesz w mordę jeża. Przesadziłem, przecież ja kurka kłen mam używać tutaj. Dobra, teraz ten drugi się mną zajmie. Nie. Dobra, jeden zabity, teraz drugi się mną zainteresuje pewnie. A jeżeli nie, ulepszony kartacz leci w niego. I jeszcze jeden. Ole, przesadziłem. Czy dam radę kartaczem go tak trafić? Ale lipa przeleciało przez niego, widzieliście? A, już byś chciał. No! Co ty byś chciał, ptaszysko? Nasz. No! Tylko ja jestem ciekawy, czy to nie były młode. Nie one zaatakowały tych ludzi. Wiwerna królewska musi gdzieś się tu czaić. A właśnie. Trzeba zniszczyć gniazda, bo znowu się rozplenią. Gniazdo drakonidów powinienem je zniszczyć. Uciekaj, kicaj. Dobra. Są fajne rzeczy. Tutaj pozostałości przydadzą się oczywiście.
Gniazdo drakonidów. Powinienem je zniszczyć. Grzybki też zbieraj. Coś czuję, że jak zniszczę to gniazdo, to przyleci to większe. Coś on nie chce tak odskakiwać. Okej. No. No gdzieś musi... O, kurde. Tak. I co, paskudo? No to jest ten potworek. O, kurczę. Aha, już byś chciał. Dobra. Przestaje się bawić. O. Żygnął czymś. Nie to chciałem! Kurczę, przestawiło mi się. Odskakuje od razu dziadostwo. O, teraz pięknie. No. Zmora kupieckiego traktu. Co tam, chłopaki? Ale bydle, jak się to nazywa? Wiwerna królewska. Zazwyczaj nie są aż tak wyrośnięte. Utoczyła się, napadając ludzi na trakcie. Jak was zwą, panie? Geralt z Rivi. Geralt z Rivi. Będzie co dzieckom opowiadać. No. To dobrze tam działaj, żebyś miał komu opowiadać. Dobra. Wątroba. O, jest mieczol. Anatema. Trofeum. Pięknie. Odbierz nagrodę. Tu coś niby jeszcze jest. O. Jelenia skóra. Cóż to za mieczol? Gdzie nagroda? Tutaj jest do odebrania. Anatema. To to? Tak. O, lepsze od tego, co mam. 11 do znaku art, do quen, przy trafieniu krytycznym i szansa na podpalenie. A tu co mam? Aha, bo to jest ten miecz. Plus 82 na przebicie pancerza. To jest ważne jednak. Szansa na oszołomienie. Nie, to zostawię to, co mam. Ale ten też jest fajny. Dobra. Czy tu mógłbym kicnąć do wody sobie? Raczej nie. Tutaj jakieś są ruiny. Widzicie? Kurde bela, co to jest? Ciekawe, czy bym się stąd zabił, jakbym tutaj spróbował zejść. Ewidentnie jakieś ruiny tutaj są. Wiesiu, wiesiu, wiesiu. Wyłaź, 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 wyłaź. Oj, 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 bidulek, co ty zrobiłeś? I co teraz będzie? No. Dobrze, że ja zapisałem. O nie, wyszedł.
Nie no, tu to spadnę, to się zabije. Ewidentnie. Dobra. Raz Wiesław żyje. Nie, spokojnie, spokojnie. Powolutku. O! Kurczę, gdzie ja jestem? Zobaczcie, tu jest wejście do tego. To jest ta jaskinia. Wielka. No fajnie, ale miało być interesująco, jest interesująco. W setnym odcinku. Ktoś to musiał wybudować. Tutaj jakiś ołtarz. Co tu jest? No jest coś. A to? Aż 19. Tu jest jakiś ołtarz. Dobra. Nic więcej nie ma. To dzida. O kurka! No ładnie. Wiesiu. Jak ty się stąd teraz chcesz wydostać, co? Oczywiście spróbować można, ale czy to wypali? O, Wiesiu, Wiesiu, Wiesiu! Narciarz, kurka, dawaj, dawaj na tym snowboardzie! Ła, człowieku, jedziesz, no! Bardzo ładnie. A to co? Chłopaki! Co ty kurde... O ty! No i sam zostałeś. I co ty teraz... Oż ty! No dobra, coś tam chłopaki mieli. Udko z kurczaka, z przyjemnością zjem. No tutaj fajnie to wygląda, wyjątkowo. Dobra, uciekamy stąd. Jest jakiś potworek tam niżej. Nie chcę się z nimi bić. Bagiennik. Oni chyba wybuchają. To nie chcę się z nimi bić. Biały zając. Chodź. A właśnie, miałem jeszcze sprawdzić. Oż niepotrzebnie wziąłem. Miałem sprawdzić to trofeum. O nie. Gdzie jest moje... To z gryfa jest najlepsze jednak. Ja mam teraz lecieć po odbiór tej nagrody. No. Tu. Tu jeszcze jakiś skarb jest, proszę. No to dawaj, płotka. Coś tam wytargowałem, to chyba będzie elegancko. Gdzie ten z kasiorą? Witajcie. Znalazłem waszych przyjaciół. Już z nimi rozmawiałem. Ech, szkoda, że to Tomiłowi się nie poszczęściło. To dla was. Dziękuję. Bywaj.
Dobra. Zrobione zadanie wiedźmińskie. Otrzymano 225 expa. I teraz robimy sobie... Gdzie są zadania? Niech żyje sztuka! To może być to. Śladami Ciri. Nie. To jest dodatek. Czarna perła. To nie. Ponice. To nie. Mistrz płatnerstwa nie. To absolutnie nie. Honor złodzieja też nie. O wysoką stawkę. Dobra, więc jednak to jest to zadanie. Niech żyje sztuka. Tak mi się przynajmniej wydaje, kurczę. Dostałem kasiorę. Gdzie tu jest? Zaniesiemy. Dobra, tutaj się teleportuję. Zrobimy to zadanie, skoro to chyba ono dotyczy Jaskra, już teraz nie pamiętam. Trochę długa przerwa była przy tych pytajnikach. Oby się nie skrzaczyło teraz. Aby anulować efekt wypitego eliksiru i zmniejszyć toksyczność, wypij biały miód. Jakieś magiczne? Polowanie na czarownicę trwa w Nowigradzie. Zaostrzone jakieś dziwne kontrole przy bramie. No dobra. Tu występuje trupa Madame Iriny? Tak, ale wpuszczam tylko za biletami. A teraz to w ogóle żadnego przedstawienia nie ma. Tylko aktory próbę se robią. To co? Dać bilecik? Podobno nie ma teraz przedstawienia. Ale bilecik kupić możesz. To co? Dać bilecik? 5 dych! O, skubany. Tak. Masz. Nie, no nie właśnie nikomu w oczy. Bo te aktory na próbach strasznie wstydliwe. Było już prawie dobrze, ale... O, jaki zabijaka. Co tym razem ci nie pasuje? Jak to mówią, Bart musi być mowny, a wiedźmy łowny. No po prostu więcej ognia. No ładnie. Lubię takie zakątki. Zabójczą truciznę w ucho mi wsączył. O kurczę. Jest laseczka jakaś. O, nawet... Tak, tak, dokładnie tak, dobrze. Fajna dupeczka. Madame Irina, czy moglibyśmy porozmawiać? Geralt z Rivi, Jaskier, tyle nam o tobie opowiadał. Przyszedł z tobą? Nie, ale mam nadzieję, że niedługo się tu pojawi. Przychodzę w sprawie Dudu. A w takim razie chodźmy porozmawiać do mojej kwatery na tyłach teatru. Tam nikt nie będzie nam przeszkadzać. Super. Jak mogę ci pomóc? Dudu i Jaskier ostatnio się u nas nie pokazywali. Jaskier ma kłopoty. Tego się domyśliłam. Ciekawa jestem tylko, jak bardzo poważne. Uwiódł czyjąś żonę i teraz musi się ukrywać. Ułożył obraźliwy kuplet o kapłanach Wiecznego Ognia? Gorzej. Spróbuję go z tego wyciągnąć, ale najpierw muszę skontaktować się z Dudu. Ale on przecież też zniknął. Mam pomysł, jak go tu ściągnąć, ale będę potrzebować waszej pomocy. Mogę na was liczyć? Oczywiście, ale nie wiem, co moglibyśmy zrobić. No, to teraz już sobie wszystko przypomniałem.
Chciałbym wystawić sztukę teatralną, coś, co ściągnie tłumy do waszego teatru. Rozumiem. Chcecie, żeby Dudu usłyszał o przedstawieniu. Czyli to ma być jakaś zupełnie nowa sztuka. A kto ją napisze? Priscilla. Sztuka jest już gotowa. To historia o Wiedźminie, który ratuje Dopplera. Brzmi nieźle. Chętnie rzucę okiem na tekst. Ale najpierw musimy pomyśleć o nagłośnieniu przedstawienia i jakiejś ochronie. No to ja jestem ochrona. Zajmiesz się tym? Jak mam pomóc w nagłośnieniu tej sztuki? Jeśli chcemy, żeby usłyszało o tym całe miasto, trzeba porozmawiać z maskonurami. Co to za maskonury? To grupa ulicznych artystów. Jeśli oni będą zapowiadać tę sztukę, dowiedzą się o niej nawet omułki w dokach. Gdzie mogę ich znaleźć? Kiedyś wynajmowali kwaterę na Okrawkach, w kamienicy przy parku, ale nie wiem, czy dalej tam są. Ostatnio nie pokazują się na mieście, może wycofali się z interesu. Sprawdzę, czy zgodzą się dla nas pracować. Dobra, czyli tych gości trzeba, a jeszcze ochrona. Domyślam się, że sztuka o Dopplerach może być kontrowersyjna, ale żeby od razu wynajmować ochronę? Nie wiem, czy często bywasz na przedstawieniach, ale publiczność w Nowigradzie uchodzi za wyjątkowo trudną. Zgniłe jabłka, pomidory, jajka? Raczej topory, maczety i cegły. No dobrze. Znasz kogoś odpowiedniego? Może rozejrzyj się w dokach? Tam zawsze kręci się kilku takich, co za parę koron podejmą się każdej roboty. Dobra. Dzięki za pomoc. Wrócę jak najmę ochroniarzy. Do zobaczenia. Dobra. Słuchajcie, więc tak. Opcjonalne. Zwerbuj kuglarzy. Najpierw to zrobimy. Jak jest opcjonalne. Nie tykaj mnie. Głodna się zrobiłam. Jak to mówią, bardzo musi być mowny, aby... Dobra. Coś czuję, że będzie bijatyka. Albo wpadną... A ty co? Co wy chcecie ode mnie? Już ty, kurde. Zapomniałem, że ja na takich jak wy to mam specjalne coś. Widzisz? No. Główka się toczy. O, to tutaj. Ładna melodia, tylko strasznie smutna. W takim razie oddaję mój nastrój. Czego tu szukasz? Szukam maskonurów. Dobrze trafiłem? Nie mamy na czynsz. Daj nam spokój. Chyba zaszła jakaś pomyłka. Przepraszam. Myślałam, że właściciel kamienicy najął kolejnego oprycha, żeby zmusił nas do opłacania rachunków. Kolejnego oprycha? Wielkie dzięki. Wybacz. Wyglądasz groźnie, a my mieliśmy ostatnio dużo problemów. Nissa jest trochę przewrażliwiona. Wszyscy jesteśmy. Nie chcę od was żadnych pieniędzy, wręcz przeciwnie. Jestem gotów wam zapłacić, o ile zgodzicie się nagłośnić nową sztukę Madame Irinie. Och, obawiam się, że to niemożliwe. Od czasu, kiedy zaśpiewaliśmy balladę o kapłanie Hemelfarcie, któremu w głowie tylko kurwy i żarcie, przyczepiła się do nas banda grubego. Co to za jedni? Zwykłe oprychy na żołdzie kościoła. Teraz pełno takich band. Grozili Nissi. Powiedzieli, że przytną jej szpiczaste uszy. Nie pozwalają nam występować. Przyganiają gabiów, niszczą instrumenty, a ostatnio bez przerwy czatują pod domem. Nie wiemy już, co mamy robić. I to mi się podoba.
Kurczę. Niby już tutaj powinienem przyjść, zapłacę wam, sprawa załatwiona, koniec zadania, a tu historia ma ciąg dalszy. To jest właśnie Wiedźmin. Posunęli się dalej niż do gruźb? Na razie nie, ale to kwestia czasu. Nisa słyszała, że mówili o podpaleniu. No dobrze, a pomożecie mi z tą sztuką, jeśli załatwię, żeby Gruby i jego koledzy się od was odczepili? Oczywiście, że tak, ale to nie będzie łatwe. Z nimi nie sposób się dogadać. O, ja mam sposoby. Spokojnie, są inne metody. Tak. Dziewczynko! W spicastych łóżkach. Ja jestem Geralt z Rivii. Ja mam takie sposoby, że tobie się w tej ładnej główce nie śniło. No, czyżby to te zakapiory? To sobie dziabnę buteleczkę. Powtórz to powiedziałem. Patrzeć nie mogę na tym mordę. Ja nic nie mówiłem! Niby dziwadło, a kobiety za nim wodzą spojrzenie. To wy jesteście... Ej, Gruby, patrzaj no. Zdaje mnie się, czy on ma kocie oczy. No mam. Ano ma. Widać mu matkę, koty na dachu dupczyli. Czego szukasz w mieście Wiecznego Ognia, Prudasie? Zostawcie maskonury w spokoju. Te gnidy, co obraziły hierarchę Hemerfarta? Co go od kurwiarzy wyzwały? Prędzej naszczam do świętego znicza! Niech no tylko zejdą, poety niedojebane! W dupy im te flety powsadzam, bluźnierco! Wtedy co piardną, to nową melodyjkę zagrają! Zapłacę, odczepcie się. Zostawcie maskonury w spokoju. Tak, zostawimy w spokoju. Co to kurwa? Czarna magia. Zajebać czarownika. Czarna magia. Kurwa! Kończę to! A co się z moim mieczem stało? Ale im dałeś popalić. Ach, to było piękne. Raz, dwa, przez plecy. I w łeb. Wreszcie będę mogła wyjść z domu, nie naciągając kaptura na głowę. Dziękuję. Bardzo, bardzo dziękuję. Bez przesady. Nie ma za co. Ależ jest. I dobrze pamiętam, co obiecaliśmy w zamian za pomoc. Będziemy zachwalać sztukę Irina, aż zedrzemy sobie gardła. Ile za to chcecie? Nic. Ty pomogłeś nam, to teraz my pomożemy tobie. Zobaczysz, spędzimy do teatru pół miasta. Przygotujemy się szybko i ruszamy na ulicę. Do zobaczenia. Dobra. Zostaje nam... Zostaje nam, kurczę, zwerbować ochroniarzy w porcie. Tatuś bardzo nie lubi elfów. Gdzie to? Tu? Następny! Kurde, Bela. W tych zaułkach widzę, że chłopaki tutaj... Patrz pod nogi. Chociaż bardzo głupie chłopaki. Przecież jak ktoś nosi takie miecze na plecach... Krótko, jak ci ktoś siedzi tutaj... Bohaterze ty mój, chodź, niech na ciebie cały. Dobra. Targ rybny. O! Co ja mam do zrobienia? No, jest kawałek miasta. Zapiszę w razie czego. Dobra. Żuraw Gdański. Ja myślałem, że to gdzieś tu bliżej będzie. O kurde, na sam... A co tam? Całym sercem cię chwalę.
przeklęci łowcy czarodziejów. O, tutaj. Wioska chodzi na pasku Radowida, a to co myśleliście? Powiadam wam, że za miesiąc nie będzie tu ani jednego maga. Ja tam nie jestem magiem i w dupie mam, co się z nimi stanie. Tyle, że mieszkam niedaleko posterunku łowców i po nocach nie mogę spać. Po co? Przesłuchiwani tak drą mordy, że tylko głuchy by zasłuchł. Jakie kolczyki w cyckach. Ładna walka. Niezła praca nóg. Przyszedłeś zmierzyć się ze mną albo z Halem? Wiedźmin przeciw bestii z Metiny! Instynkt zabójcy kontra pierwotny Szao! Naprawdę jesteście Nilfgaardczykami? Jesteśmy z Metiny, kurwa! Nie z Nilfgaardu! Wychowani przez dzikie psy! Na szerokich równinach Magdeira! Prawdziwi bracia krwi! Z niesławnych, brudnych Aren Metyny! Kto się odważy stawić czoło dzikusom z południa? Kto? Coś czuję, że będę musiał walczyć. No. Chcę was zatrudnić do ochrony. Chodzi o przedstawienie teatralne. Mamy się z kimś napierdalać na scenie? Macie przypilnować, żeby nikt się nie napierdalał pod sceną. Trafiłeś pod zły adres. Nas interesuje walka. Kasiora? Nie. A może załóżmy się. Jeśli pokonam Hala, pójdziecie pracować dla mnie za darmo. Widzisz? Hal nie przepada za teatrem. Sprawy sercowe. Pomijmy szczegóły. Żeby go przekonać. Trzeba czegoś ekstra. Zmierz się z nami dwoma naraz. Walka stulecia. Wiedźmin kontra dwugłowy smok z Metiny. Oj, będzie ciężko. Przegram? Na pewno przegram. Wtedy zapłacisz podwójnie, ale będziemy dla ciebie pracować. Aha. Dobra. Zastanowię się. Nie! A zastanawiaj się, ile chcesz. Namyśliłeś się? Weźmiesz udział w walce stulecia? Wezmę udział. No chyba, że już nie potrzebujesz ochroniarzy do czegoś tam. Dobrze, mogę zmierzyć się z wami dwoma naraz. Najpierw daj pieniądze. Jeśli przegrasz, to zostaną u mnie. Podwójna stawka, tak jak powiedziałeś. Jeśli wygram, wracę do mnie. Kończ z tamtym, mam coś ekstra! Jesteś już ścierwem! Teraz z lewa zachodź, z lewa! Orzesz! Ale to będzie ciężko. Uuu, nie mam szans. O, kurka! Nie chce mi gościu zrobić przewrotu. Dobrze walczyłeś, białowłosy. Spodobałeś się Halowi, widzę to na jego twarzy. Teraz możemy odpocząć. Będziemy ochraniać, co tam chcesz. Zjawimy się przed przedstawieniem, więc nie martw się o nic. A pieniądze zostają przy nas, prawda, Hal? No dobra, straciłem 140. Niestety, ale byli za mocni. Przede wszystkim naciskałem przewrót, a przewrót w ogóle nie chciał robić, Wiesiu. Przewrotu. Dobra, słuchajcie, to jest koniec tego odcinka. W następnym odcinku ciągniemy dalej fabułę. I idziemy gdzie? Idziemy na przedstawienie teatralne. Także żegnam się z wami, do usłyszenia.